Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBKI, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w zaginięciu Ethana Cartera. I moi drodzy, tak, okazuje się, że tamto, co zrobiłem, miało wpływ, gdyż tutaj nam się pojawiły, jak widzicie, takie dwa stopnie, na których, przez które mogliśmy w sumie przejść. Dzięki temu możemy się dostać nareszcie na drugą stronę, bez tam kombinowania z tamtej strony. Bez jakiegoś takiego dziwnego skakania, tylko robiąc to najbardziej, powiedzmy, tak jak twórcy właśnie tego chcieli. To czasem mnie boi, że tamtego budynku nie mogłem za bardzo sprawdzić, no ale cóż. Najwyraźniej ta gra mi nie pozwala na takie rzeczy. Zobaczmy. Tam jest ścieżka, ja oczywiście ze ścieżki zboczę. Chyba, że ona i tak nas tutaj prowadzi. Ostatecznie. No tak, bo to już jest, jak widzicie, koniec ścieżki. Więc tak czy inaczej musimy iść tutaj w tę stronę. Tutaj mówię, udźwiękowienie jest cudowne, absolutnie tej gry. Blisko. Czułem jego obecność. Był jak iskra w ciemności. Pozna mnie. Będzie wiedział, dlaczego przyszedłem. Ciekawe. Ciekawe było, gdybyśmy my się okazali uśpionym, nie? No i zobaczcie, kolejne piękne miejsce, nie? Naprawdę cudowne. No, z tej gry można sobie zrobić screena i nawet kto by powiedział, co to jest za granie. Ja bym na przykład nie zgadł, gdyby ktoś mi pokazał takiego screena, że to jest zaginięcie Ethana Cartera w życiu. Chyba gdyby ktoś mi powiedział o tej grze, to bym miał takie, no kojarzę, ale szczerze mówiąc niewiele wiem o tej grze. Aż do teraz. Rozglądam się cały czas za jakimiś jeszcze znajdźkami, może liczę na to, że może coś jeszcze się tutaj kryje tym wszystkim, ale raczej nie. Ja mówię, no gra jest piękna, tak? Jest liniowa w miarę, znaczy nawet powiedziałbym, że dosyć mocno, ale... Ale jest piękna, w ogóle zobaczcie, to jest wszystko takie... Jakby było rdzawe wręcz. Tylko pytanie dlaczego? Znaczy, naprawdę mnie zastanawia, dlaczego to jezioro jest takie rdzawe. Pewnie od mikroelementów, które są w nim rozpuszczone. Ja mi zakładam, że to nie są jakieś chemikalia czy coś. Ja jestem ciekaw w sumie, czy na przykład coś pod tą skałą może być ukryte, to by było fajne. A niestety nie. W tym razie wyjdźmy z powrotem na jakąś taką sensowniejszą drogę. Proszę bardzo, coś spalonego. Jakaś posiadłość, ewidentnie bogata chyba. Dlatego zaraz przejdziemy. Czyżby Ethanowi się udało spalić dom Vandergriffów? Przepraszam. Nie z Vander, tylko Wandę. Możliwe. Aczkolwiek na razie to zostawiam, ponieważ chcę dojść w tę stronę, tutaj. Ponieważ tutaj ewidentnie nic nie ma, wiecie, jest taka pusta przestrzeń. Nie wiedzie mnie tutaj szczerze mówiąc czysta ciekawość. To jest już ewidentnie obrazek, jak widzicie, wklejony, tak? Bo po pewnym miejscu jest tam po prostu już obrazek, chociaż duża część tego nie. Wydaje mi się, że... Wybaczcie, teraz jak się kończy pochodnia, to w tym miejscu zaczyna obrazek już. I się w tym miejscu. I na nim jest, są nałożone po prostu jeszcze drzewka kawałek. I potem już jest sam obrazek. Tak samo tutaj widzicie, to jest... Wydaje mi się, że to jest obrazek. Do pewnego momentu, a gdzie indziej są po prostu dodane tekstury. Albo to jest bardzo złej jakości, po prostu tekstura nałożona na jakąś tam... Jakiś tam teren. Wydaje mi się, że nie. Nieważne, mniejsza o to. Zostaję, mówię, szukam jeszcze jakiegoś dodatkowego czegoś. Liczę, że jeszcze coś tutaj ukryli twórcy. Bo szczerze mówiąc nie widzę, chyba że pod tą posiadłością jeszcze coś będzie, prawda? Bo oprócz tego no, nie widać praktycznie drogi ucieczki stąd, jeśli można tak powiedzieć. Jeśli wiecie, drogi wyjścia. Żeby to był ostatni odcinek, moi drodzy. Żebyśmy mogli odnaleźć Ethana. Albo raczej dowiedzieć się, co się wydarzyło. Może poznamy dalsze jego losy. Tego wam już nie powiem. Tego dowiecie się, myślę, że zaraz z gry. Jeszcze takie ostatnie spojrzenie gdzieś za drzewka. Niestety nic tutaj nie ma. W takim razie idziemy do wejścia. W sensie, no wejście jest tam, gdzie są ewidentnie te dwa lwy kamienne. A czy też raczej posągi dwóch. Jesteśmy. Pogorzelisko. Zwykłe pogorzelisko. To jest coś, tutaj może wrócimy potem.
Ewidentnie tam jest jakiś krąg. Tutaj pusto. Tutaj również, tak jak widzicie, to jest czysto. Czysto po prostu czyste pogorzelisko. Nie ma to nic, to są po prostu ruiny domu. Tutaj, że ściany były. To jest prawdopodobnie gips plus cegła, tak? Gipsowo-cegłowe? Nie wiem, czy się mówi na to. Wybaczcie, nie jestem architektem. Właśnie to jeszcze się dopala nawet, więc ten pożar mógł mieć miejsce, nie wiem, 4 dni temu na przykład, tak? Myślę, że nawet wcześniej, 2-3 dni temu. To jest takie najwcześniejsze. Nie mniej. To walcz z nim! Ja muszę zniszczyć ten pokój! Korwus! Przykro mi, Nitan. Nie mogę ci na to pozwolić. Korwus. Nie mogliśmy go znaleźć, nie wiem, czy zauważyliście. Ja mogę... Właśnie, czy tutaj trzeba napisać Korwus? Coś usłyszałem ewidentnie z tej strony, ale gdzie? Tutaj za domem? Nie. Ja? A, tutaj. Kurde, jestem ślepy jak kret, dosłownie. Doszliśmy do tajemniczego pokoju. I czemu my nie możemy pozwolić go zniszczyć Ethanowi? Czy my jesteśmy... No nie mówcie mi. Czy my jesteśmy... Czy to jest Travis? Prawdopodobnie tak. Czy my jesteśmy jednak tym, kim myślę? Czy to my jesteśmy jego kolejnym wysłannikiem, w sensie wiecie, tego pionego? Zobaczmy. W końcu wiem, co muszę zrobić. Uśpiony przebywa w więzieniu śmierci, a kluczem do niego jest ból. Próbowałem zamurować ją w ścianie, ale się broniła. Koniec końców nie zdołałem tego zrobić. Nie mojej żonie. Gniewa się na mnie tak jak uśpiony. Kogo obawiam się bardziej? To raczej nie są zapiski Ethana, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem sobą i że od jakiegoś czasu znowu te głosy, te same co wczoraj. To jest nie do zniesienia. Wie, co tam jest za słówko w ogóle? This most vexem. To jest właśnie, czy to oznacza, że to jest nie do zniesienia? Możliwe. Zobaczmy te zwłoki. Pęglony. Nie, chociaż nie mogę być Travis. Pogodzony z losem. To nie mógł być Travis. Kto to mógł być w takim razie? Jak widzicie, tutaj nie było już nic do znalezienia. Po prostu mamy stare fragmenty. Znaczy fragmenty tego domu, tak jak on wyglądał wcześniej. Sam te drzwi oczywiście przejść na razie nie możemy. A, tutaj mamy tylko... Czekajcie, a ja bym chciał stąd wyjść? Chciałbym zobaczyć, co będzie, jak stąd wyjdę. Nie ma nic, okej. Okay. Trzeba tutaj wszystko zobaczyć. A, to jest dziadek. O kurcze. Okej, czy to był dziadek po prostu. Okej, wydaje mi się, że tak, że najpierw zaczęli od tego, że dziadek mu przyniósł. Potem... Ethan stwierdził, że... Trzeba przesunąć stół. Następnie pomógł mu ogarnąć drzwi i potem się położył. I pogodził z losem w cudzysłowie. Zobaczmy. Ethan, pokonałem go. Już dobrze. Dziadku, nie podchodź. Twoja babcia, Gail, obroniła mnie przed nim. Teraz mogę ci pomóc. Znalazłem dziennik Wandy Griffa. Napisał, że ktoś musi cierpieć, by uśpiony się przebudził. Patrz! Wcale go nie zbudziłem, kiedy znalazłem ten pokój. On się dopiero teraz budził. Wandy Griff nie zabijał ofiar. Sprawiał, by jak najdłużej cierpiały. Tego właśnie chce uśpiony. Musimy dostać się do tego pokoju. Przycisnę się. Dziadku, nie! Gail,
Musi tak być. Uśpiony nie może się obudzić. Spalenie pokoju nic nie pomoże i tak. Uśpiony jest już w nas. Dziadku, cofnij się! Wszyscy musimy umrzeć. Nawet ty. Nawet ja. Okej, okay. Czyli chodzi na to, że żeby... Tym przypadkiem ostatecznie nie zbudzili uśpionego. Mam takie wrażenie, że oni ostatecznie zbudzili go, bo sami przecież cierpieli tutaj bardzo długo, tak? Osoba, która się udusiła, matka, cierpiała długo. Ojciec cierpiał długo, bo sobie poderżnął gardło, tak? Więc nie było tak łatwo. Ten gość, który został szczepiony, no nie cierpiał aż tak długo, to też prawda. Travis, jak go wtedy przejechał, ten dziadek, to trochę też by się wykrwawił, więc też to wszystko trwało długo. Wydaje mi się, że ogółem wszystko bardzo długo trwało i zobaczcie w ogóle te postaci. One rzeczywiście tutaj były w pewien sposób zamurowane. One były zamurowane, po czym wepchnięte tam z powrotem i umierały z wycieńczenia bądź innych problemów. A zobaczcie, jest jedno miejsce, które jest otwarte. Czyżby właśnie, znaczy zamknięte, przepraszam. Czyżby właśnie chodziło o to, że brakowało jednego ciała, aby obudzić tego gościa śpionego. Nie gdzieś tutaj wołał. Cześć, Ethan. Czyli to jest ostatnia posztaka. Mamy Ethana. Ethan, obudź się. Cóż, dzieciaku. To było coś strasznego, ale już po wszystkim. Paul Prospero? Pan naprawdę tu jest? Przepraszam, Ethan. Przybyłem późno. Za późno. To prawda. Jest pan za późno. Tutaj. Znowu. Znałem tę opowieść. Była tak samo Ethana, jak i moja. Ale nie miała zakończenia. Jeszcze nie. Zobaczcie, nie ma tutaj rzeczywiście Ethana, widzicie, obudziliśmy go. Ale jego tu nie ma, pomimo tego, że wszystko jest zwęglone. Jakim cudem, prawda? Most. Ama. Kościół. Miejsce. Powieści. Pułapki i czaszki. Chemiczna kapsuła. Dom portali. Wiedźmi las. Drożytne bóstwo. Zobaczcie. Znaleźliśmy chyba wszystkie opowiadania, które są tutaj. Czy to oznacza, że ja zrobiłem tę grę, czy po prostu oznacza to, że jeszcze coś było, ale ja po prostu tego nie odkryłem. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę bardzo ciężko mi powiedzieć. Ale wydaje mi się, że zrobiłem naprawdę wszystko, więc prawdopodobnie zrobiliśmy tę grę na 100%. I zobaczcie, możemy sobie tutaj podróżować z powrotem do tych miejsc. Okej. Okay. W razie zobaczmy opowiadania. Skoro je zrobiliśmy, to nie ma sensu chyba ich powtarzać, wiecie. Zobaczcie, jest nowe. Ostatnie. Boże, Ethan, ty znowu tutaj. Nie było cię na kolacji. Starzy są nieźle wkurzeni. Wszędzie cię szukali. Idź sobie, Travis. Daj mi spokój. Ej, mamo! Tu jest! Kochanie, uważaj z tą lampą. Dale, co jest z twoim dzieciakiem? Bas grze po ścianach, pisze te swoje bzdury. Co to kurwa ma być? Ethan, na litość boską, gdzieś ty się podziewał? Przepraszam, pisałam dzisiaj nowe opowiadanie. Jak długo mnie nie było? Przygody Paula Prospero, detektywa mistycznego. Skąd ty to bierzesz? Tato, proszę, czy możesz zabrać stąd Travisa? Bas grze po ścianach. Co to w ogóle za błazenada? Chad, zamknij się. Wychowałeś sobie małego pedała, Dale. Chodź, Travis, idziemy. Pedał.
Ethan, jesteś pedałem. Travis, przestań! O Jezu! O, w mordę! Szybko, na zewnątrz! Ethan, nie chowaj się, tam zatrujesz się! O Jezu, no... Co teraz? O Boże! No co teraz? I tak, moi drodzy, kończy się historia. Nie było żadnego uśpionego. Pisałem o tobie, ale nie wiem, czy to ja cię stworzyłem? Jestem tu, a reszta nie ma znaczenia. Nie mogę jeszcze iść. Muszę skończyć opowiadanie o tobie. Napisałem opowiadania o wszystkich. Wiem, ale moja historia dobiegła końca. I to była świetna historia. Mogę odpuścić? Możesz odpuścić. Co stanie się potem? Kolejna opowieść, mały. Cóż innego? Oto, moi drodzy, jak kończy się historia Dana Cartera. W sposób tragiczny, przypadkowy. Wskazując, że nic, co było opisane do tej pory, nie było prawdą. Wszystko to Były to jedynie jego opowiadania, była to jedynie jego wyobraźnia. Miał prawdopodobnie bardzo bujną wyobraźnię bądź zaburzenia psychiczne, ale raczej bym stawiał na to pierwsze, patrząc na to, co tutaj robił. Po prostu miał takie jakieś, no nie wiem... Mówię... Jakieś jego opowieści, tak, to były. Wytworzone przez jego wyobraźnię. Natomiast tutaj mamy Travisa, który próbował się chyba dostać. Zobaczcie, i stąd też ta siekiera. Travis próbował się prawdopodobnie dostać do Ethana i próbował rozwalić te drzwi, przez co sam się podpalił. Tam był Had, który po prostu załamany stał i nie wiem, może czuł się winny za to, co się stało. Mieliśmy też dziadka, który przez cały czas chciał pomóc. I zauważcie, jak to jest dobrze oddany charakter, tak? W większości postaci. Tata, który wszystkich chciał powstrzymać. Dziadek, który był zawsze po stronie Ethana, bez względu na wszystko. Travis, który był przeciwko. Hat, który też był przeciwko. Mama, która ostatecznie się rozłościła i pewnie stąd została ukazana jako taka, która chciała go znaleźć. No i został też Ethan, który ginął, po prostu. Tak jak mówię, tutaj nie było nic innego, to jest całe zakończenie, moi drodzy. A ja mam wrażenie, w ogóle jest tutaj Adrian Chmielarz, to jest chyba osoba, która jest teraz odpowiedzialna za... za coś w Cyberpunk, tylko w CDP-ie. Wydaje mi się, że ogólnie macie troszkę przycięty ekran, więc wybaczcie za to, ale jakby ja już tak zostawię. Nie wiem do końca dlaczego, w sensie jest ucięty delikatnie. Prawdopodobnie też był ucięty cały ten czas, ale to jest dlatego, że gra po prostu zmienia swoją rozdzielczość, nie wiadomo do końca dlaczego często. Z czym miałem dwa razy problem już w grze. Niemniej, wróćmy do kwestii, bo i tak zobaczcie wszystkie napisy, wróćmy do kwestii samej gry. Szczerze mówiąc, kiedy pierwszy raz zobaczyłem tę grę i zobaczyłem tę historię, to ja się na samym końcu popłakałem, ja autentycznie się popłakałem, widząc zakończenie tej historii. Było to dla mnie strasznie smutne. Teraz nie popłaczę się, ponieważ je znałem, ale no, wydaje mi się to strasznie smutną historią, tak? Historią detektywistyczną, która tak naprawdę nie była w żadnym stopniu prawdziwa. Która była zbiorem opowieści chłopca, który zginął w sposób zupełnie przypadkowy, niesłuszny, powiedzmy szczerze. Ten chłopiec nie zginął słusznie, nie ma czegoś, znaczy... Można powiedzieć, że jest taka słuszna lub niesłuszna śmierć, moim zdaniem. Aczkolwiek, no, nie można powiedzieć, żeby ta śmierć konkretnie była... była słuszna.
Uważam, że jego śmierć w tym wypadku była czystym, o widzicie, celem właśnie. Dlatego, żeby oni wydawcą. To jest Epic Games, mimo jeszcze wszystko było na Unrealu robione. Była o tyle niesłuszna, że po prostu była totalnym dziełem przypadku. Zupełnie nie miała celu, tak? Nie była obroną, nie była atakiem. Była przypadkiem i moim zdaniem taka śmierć jest najgorsza, w sensie taka przypadkowa śmierć. I w ogóle wydaje mi się, że tutaj było bardzo dużo metafor, w sensie na przykład zauważcie, że jak końcówka była, gdy dziadek chciał ociągnąć Travisa, prawda? To na przykład wtedy wydaje mi się, że tak, i widzicie, tutaj menu jest lekko przycięte, bo ja na przykład tutaj jeszcze mam trochę przycięte menu o jakieś takie 20-30%, wybaczcie. Tak jak mówię, mam nadzieję, że ogółem gra nie była tak przycięta, ale jeśli była, no to trudno, i tak dużo nie straciliście. Niemniej. Wydaje mi się, że na przykład tutaj było dużo metafor, na przykład w momencie, gdy dziadek chciał odciągnąć Travisa, tak? Że właśnie podciął mu nogi, czy też odciął mu nogi, żeby nie mógł dalej męczyć Ethana. Wydaje mi się, że tutaj było tak dużo metafor z tego, co się działo w tym ostatnim fragmencie, zostało przełożone po prostu na początek tego. No i cóż, jeśli mam być cztery, to gra jest naprawdę dobra. Uważam ją za naprawdę świetną produkcję i osobiście myślę, że warto sobie w nią zagrać, że warto poznać tę historię. Wizualnie, zarówno wizualnie, jak i audio są na naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie. Historia jest bardzo fajna, wciągająca. Znajdźki, te dodatkowe historie, w sensie wiecie, te historie poboczne, są absolutnie genialne moim zdaniem. I jestem ciekaw naprawdę, czy je znalazłem wszystkie. Mam nadzieję, że znalazłem wszystkie. Jedynym minusem dla kogoś może być długość gry, ale moim zdaniem ona była taka przyjemna. To była bardzo narracyjna, storytellingowa historia. Nie wiem dlaczego ostatnio się chyba wkręciłem w tego typu gry. Dlatego, że są po prostu dla mnie fajne. I też ten taki motyw detektywistyczny, tak jak mówię, ta gra miała bardzo dużo takich elementów, które mnie naprawdę zajarały. I ja się naprawdę z nich cieszę. I gra dla mnie po prostu była dobra. Dla mnie zwyczajnie ta gra była dobra, mogę ją odhaczyć jako kolejną grę z listy. Zajęła mi może chyba 3-3,5 godzinki. No tak, wydaje mi się, w porywach 3,5 godzinki, nie licząc ustawiania, więc nie wiem, może dlatego, że jakby zacząłem ją grać, ale z drugiej strony przechodziłem wszystkie możliwe miejsca, a ludzie pisali, że no im zajęła 5 godzin, tak, więc ja byłem przygotowany na to. Wychodzi na to, że większość gier, które przechodzę, jednak przechodzę szybciej, znacznie szybciej niż większość ludzi, licząc tutaj jakby wszystkie możliwe czasy, w sensie takie średnie, bo ja liczę, że robię raczej gry gdzieś pomiędzy główną fabułą tylko i wyłącznie, a pomiędzy znalezieniem czy zrobieniem wszystkich questów pobocznych i tak dalej, ponieważ mamy tam na How Long To Beat 3 sekcje i zawsze celuję raczej, że w tej drugiej, gdzieś się w okolicach tej drugiej zamknę. Natomiast no 5 godzin, a 3,5, no to jest spora różnica. Czy wynika to z mojej znajomości gry i jej mechanik? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że po prostu akurat tak mi się złożyło. Niemniej, bardzo mi się podobało, tak jak mówiłem. Mam nadzieję, że wam się też podobało i widzimy się za dwa dni w kolejnej grze, tak? Bo nie mamy innego wyboru, no trzeba zacząć kolejny gameplay, tak? Jakby tak jak mówiłem, będzie przemiał tej gier, a mnie się to podoba. Gorzej potem miał z stworzeniem miniatur, ale mniejsza. Niemniej, moi drodzy, żegnam się z wami, do zobaczenia, do następnego już za dwa dni. W czym? Jeszcze nie wiem, przekonamy się właśnie wtedy. Do zobaczenia i na razie.